Dzień dobry Państwu, Krzysztof Krukar, debata tygodnia w telewizji TVT. Dzisiaj obok mnie, co prawda tylko jeden gość, niestety, członek zarządu z Solidarności Rybnickiej, oświaty, oczywiście, pan Stanisław Kucharczak. Brakuje gościa z drugiej strony, brakuje gościa ze Związku Nauczyciela Polskiego. Mili Państwo, być może tak się szczęśliwie złoży, że uda mu się dojechać jeszcze szczęśliwie, ale mamy tyle tematów z panem profesorem, że myślę, że Państwa zadowolimy. Witam Państwa. Panie profesorze, trudny temat teraz. W ogóle zacznijmy może od tego, że jak żeśmy mówili w kuluarach, będę się do pana zwracał, panie profesorze, dlatego że jestem tak wychowany, tak nas uczono, obaj jesteśmy pedagogami, nauczycielami i myślę, że to jest historykami. Takie, historykami, dokładnie tak. Panie profesorze, jak to jest z tym strajkiem, który teraz nas czeka, proszę nam powiedzieć, z tym protestem? O co tak naprawdę chodzi? Znaczy w ogóle to mamy nadzieję, że tego strajku nie będzie. W ogóle to strajk jest bronią taką ostateczną i dla nas to jest coś bardzo trudnego. I to, czy będzie strajk, to się jeszcze okaże. Szanse są, że nie będzie. Rozmowy trwają i one, mam nadzieję, skończą się pozytywnie. Do ostatniej chwili mogą, w ostatniej chwili, dzień przed wybuchem strajku może być odwołane i my mamy nadzieję, że tak się stanie. Bo to jest problem i dla nas, i wiemy, że dla uczniów, rodzice też są zestresowani. To nie jest dla nas łatwe, to jest naprawdę dla nas bardzo trudne i my tego strajku nie chcemy, ale no jesteśmy w takiej sytuacji, że no, w pewnym sensie jesteśmy jakby do tego zmuszeni. Panie profesorze, to było tak, że ja już miałem przyjemność albo nieprzyjemność, ale jako też członek związku byłem na strajku we wrześniu akurat, dlatego że no, poniekąd nas do tego zmuszono. To oczywiście chodziło o w tamtym momencie o awans zawodowy nauczycieli. Chodziło oczywiście o ocenę naszej pracy. Panie profesorze, no, z pana perspektywy, kiedy to tak naprawdę się zaczęło? Te problemy z szkolnictwem, tak? Tak, dokładnie. No, ja pracuję od 89 roku i no, tak właściwie chyba wtedy to się zaczęło. To znaczy po 89 roku były pewne nadzieje i ciągłe obietnice, że jeszcze tylko jedna reforma i po reformie będzie już super, że nauczyciele będą zarabiali bardzo dobrze i myśmy w to wierzyli, ale zawsze potem się okazywało, że konkretni ludzie, konkretne partie dochodziły do władzy i nic się nie działo. I to w zasadzie można powiedzieć o każdej opcji politycznej. W zasadzie jest podobnie. Także w 89 roku szkolnictwo zostało poddane reformie, ale jak ja pamiętam, te reformy są zawsze. W zasadzie tak ze zdziwieniem w pewnym momencie zauważyłem, że ja przygotowuję zawsze do nowej matury. Odkąd pracuję, to nową tą maturę, do której przygotowuję, ona zawsze jest nowa. Po reformie jakiś czas to funkcjonuje i potem trzeba znowu zmieniać. No i to też jest, to jest pewne zmęczenie materiału. Nauczyciele są obecnie zdeterminowani. I to chyba jeszcze nigdy tak nie było. Ta determinacja do tego poziomu nie doszła. I rzeczywiście po raz pierwszy ten strajk no, może się odbyć i może być dosyć skuteczny. Ale mimo wszystko mamy nadzieję, że do niego nie dojdzie. Że uda się porozumieć. No, czyli właśnie jest taka szansa, żeby jednak udało się porozumieć, bo faktycznie ja rozmawiając i z jedną, i z drugą stroną, oczywiście wszystkim nam chodzi, nauczycielom, o wspólne dobro. Chodzi nam o nasze dobro i o dobro oczywiście naszych uczniów. Czy jest szansa, żeby udało się jednak z rządem porozumieć? Bo rząd próbuje różnych manewrów, próbuje zrzucić winę albo obarczyć samorządy akurat tymi naszymi postulatami. Chodzi oczywiście o w tej chwili o zarobki. No, czy to jest możliwe, że to się jednak uda? Bo wygląda na to, że jednak no, może być bardzo źle. Znaczy, jak się obserwuje wszystkie strajki innych grup społecznych, czy zawodowych, to też tak jest, że w ostatniej chwili się uda porozumieć. I na to liczymy. Jeszcze jest trochę czasu. I no, potem jest jeszcze 2 dni później do samych egzaminów. No, to już dla mnie rzeczywiście byłoby straszne, gdyby te egzaminy się nie odbyły.
Ale mam nadzieję, że im bliżej strajku, tym skłonność do kompromisu będzie większa. To znaczy, my, Solidarność, żąda, te, znaczy postulaty Solidarności i ZNP w gruncie rzeczy są bardzo podobne. To znaczy, oni mówią o 1000 zł, my mówimy o niższej sumie 650 zł, ale od stycznia, natomiast od stycznia 2019 roku, a druga część miałaby być od stycznia 2020 roku i to byłoby kolejne 15%, co wychodzi tak samo. Tylko powiedzmy, my to rozkładamy trochę dłużej, jesteśmy wobec rządu, jakby tak trochę dajemy im no, większą możliwość, że nie muszą tego od razu wprowadzać. No właśnie to jest ta różnica pomiędzy Solidarnością a ZNP, które faktycznie chciałoby od razu już wdrożyć te zmiany, te podwyżki. Faktycznie no, w tym wypadku wydaje się, że Solidarność jest nie tyle może przychylna rządowi, tyle co faktycznie jakoś z głową o tym myślimy, czyli z głową jakoś jest to taki pomysł. Wiemy wszyscy o tym, że rząd w tej chwili no, nie ma skąd tych pieniędzy wytrzasnąć, nie ma skąd ich wziąć, także te nasze postulaty, postulaty Solidarności są bardzo obiecujące i być może faktycznie się szczęśliwie uda. Jak pan myśli, czy to faktycznie jest możliwe do zrobienia jeszcze przed, mimo wszystko, zostały dwa tygodnie. Znaczy ja liczę na kompromis, bo wiadomo, że w tych takich sytuacjach zawsze rzadko jest tak, że się uda wszystko uzyskać. Jakiś taki godny kompromis, ewentualnie przełożenie pewnych realizacji pewnych postulatów na później. No ale to nie jest nasza sprawa, my tu na dole o tym nie decydujemy. To decydują o tym ci, którzy w naszym imieniu prowadzą pertraktację i wywierają różnego rodzaju naciski. Bo tu, jeśli chodzi o Solidarność, to nie tylko strajk, bo parę tygodni temu była pikieta, oprócz tego jest też w kuratorium małopolskim, jest głodówka, no więc to są takie działania znacznie szersze. To nie tylko strajk, a chodzi o to, żeby do tego strajku nie musiało dojść. No. I dlatego to tak wszystko jest. No jeszcze chciał powiedzieć, że po raz pierwszy się tak składa, że jakby media są trochę bardziej przychylne nauczycielom niż zawsze. Ja pamiętam, jak dochodziło do jakichś sporów poprzednio, to pojawiały się różne artykuły, które, z których wynikało, że na przykład nauczyciele niewiele pracują, że mają tylko 18 godzin. Gdzieś tam ktoś pisał jeszcze, że to nawet nie jest 18 godzin, bo godzina nauczyciela to jest 45 minut. No, ale prawda jest taka, że te 45 minut to tak jakby ktoś mówił, że ja nie pracuję na przerwie. No ja na przerwie pracuję. Na przerwie przecież mam dyżury, są dyżury, to jest bardzo odpowiedzialna sprawa. Oprócz tego na przerwie się załatwia bardzo wiele spraw. Rozwiązuje się problemy uczniów, jakieś tam odbiera się telefony, znaczy telefony się odbiera do późna wieczorem nieraz. To są nieraz sprawy priorytetowe. Rodzice, uczniowie, no i ja się to akceptuję, to zgadzam się z tym, tylko że trzeba mieć świadomość, że to nie jest tylko te 18 godzin i 45-minutowych plus te 18 godzin to jest jeszcze no ja w sumie tak liczyłem przy 18 godzinach to ja pracuję ponad 40 godzin. No ponad. I to zależy w jakim okresie, bo są czasami przed maturami, to jest dużo więcej pracy, ale te minimum 40 godzin powiedziałbym więcej. Nie mówiąc jeszcze o wycieczkach, o tym, że teraz chyba praca, no wszyscy tak mówią, praca jest coraz trudniejsza w szkole, dlatego że wymagania narastają ze wszystkich stron i organy prowadzące więcej mają wymagań wobec nas i oczywiście nauczyciele i uczniowie, także uczniowie są coraz bardziej wrażliwi na przykład, no, coraz więcej jakichś takich problemów mają z sobą, które trzeba jakoś też rozwiązywać.
No a nauczyciele są już po prostu zmęczeni. Znaczy nie pracą, ale zmęczeni tymi obietnicami i tym, że to jest trudno. Jak żeśmy przed spotkaniem mówili, że w sumie jak taki stażysta, człowiek po studiach, przecież studia są trudne i on dostanie niecałe 2000. To co, 1000 zł mieszkanie? No to zostanie mu 1000, w zasadzie nie może sobie pozwolić na samodzielność. No praktycznie, musi chyba mieszkać z tymi rodzicami, nauczyciel po studiach nawet nie stać na własne, żeby się usamodzielnić. Jestem ciekawy, panie profesorze, bo czytałem te rankingi ze wszystkich województw, takie zbiorcze oczywiście, ile procent nauczycieli będzie strajkowało. I akurat jeśli chodzi o województwo śląskie, o nasze województwo, to ja mam zapisane, że 87%. Czyli to jest niesamowita ilość. I jesteśmy w czołówce tych województw, których faktycznie ogół nauczycieli naszej oświaty zdecydował, że będzie strajkował. Czy myśli pan, że to coś da w ogóle? Bo to jest też ważne, bo mówimy o tym właśnie, że fajnie nauczyli się, zmobilizowali, są zdrenowani, ale patrzę teraz przez pryzmat, pan ma dłuższe doświadczenie niż ja oczywiście, patrzę przez pryzmat wszystkich poprzednich ministrów oczywiście edukacji narodowej. Pani minister, która w tej chwili nami włada, jest wyjątkowa pod tym względem. Kiedyś taką opinię słyszałem, że zrobiła jedną dobrą rzecz. To powiedziała pani przewodnicząca naszego związku. Powiedziała, że zrobiła tylko jedną dobrą rzecz, że zjednoczyła wszystkich nauczycieli pod tym względem, że to się nie udało nikomu wcześniej. Tak szczerze powiedziawszy, jak to jest? Czy ja tak naprawdę jest wina? Czy to jest jakaś wina rządu, właśnie pani minister, jej postawy? O co tak naprawdę chodzi? Że nie ma takiego właśnie, że trudno jest nawiązać z nimi dialog? To jest, każdy jakoś patrzy ze swojego punktu widzenia. Każdy, oni zdają sobie sprawę z tego, że jest dużo grup chętnych do tego, żeby uzyskać jakieś podwyżki. To jest zawsze strona rządowa i strona społeczna, zawsze to zawsze jest różnica. I każdy reprezentuje swój interes. I ja to rozumiem z tym, że co nas tak martwi. Ja bym powiedział, że smutna jest jednak to, że jest pewna taka manipulacja. Manipuluje się trochę prawdą. Ja tu mam taki list, który został napisany do premiera przez przewodniczącego Solidarności Regionu Śląsko-Dąbrowskiego. Również tam tym listem się podpisała przewodnicząca regionu podbeskidzkiego i regionu częstochowskiego. I z tego listu, ten list w zasadzie podsumowuje wszystkie nasze problemy i nasze pretensje i odpowiada na to pytanie, które pan zadał, dlaczego tak jest. My w zasadzie Solidarność, z tego listu wynika, że z zrozumieniem przyjęła informację, że podwyżki jeszcze od razu w 2016 i w 2017 roku są niemożliwe. Jednak w kwietniu 2017 roku zadeklarowano tylko podwyżkę płac w wysokości 15% w ciągu 3 lat. I zgody Solidarności na takie rozwiązanie nie było. Oprócz tego zmiany w karcie nauczyciela zostały wprowadzone od 1 stycznia 2018 roku, które pogłębiły nasze rozgoryczenie. Na to też zgody nie było. I właśnie ci podpisani pod listem zwracają uwagę, że na to, że teraz jest przeprowadzana reforma oświaty i ona jest dla nas trudna. To jest bardzo trudna reforma i Solidarność w tej reformie nie przeszkadzała. Ale trzeba powiedzieć, że reforma w dużej mierze została przeprowadzona naszym kosztem.
nowe podstawy programowe, nowa sieć szkół, to związane jest z przenoszeniem nauczycieli ze szkoły do szkoły. Wielu nauczycieli musi łączyć etaty w kilku szkołach, żeby mieć pełny etat. Poza tym nauczanie według teraz różnych podstaw programowych, bo wejdzie znowu szkoła, klasy po podstawówce, one mają zupełnie inny program. Wszystko to nas obciąża mocno i obciąża nas dodatkową pracą na pewno i też stresem. I to jest zawsze taka pewna nowość, trzeba się wszystkiego nauczyć, wdrożyć, wejść. No w zamian za to wydłużono nam awans zawodowy. No bo to jest wydłużenie awansu, no to jest takie niby wydłużenie, no to, ale to się przekłada na pieniądze. To nie jest tylko wydłużenie awansu i nic za tym nie idzie. Ktoś policzył, no w tym liście, zresztą z tego listu wynika, że to może skutkować utratą wymiernych pieniędzy nawet do 90 tysięcy. No a w przyszłości mniejszą emeryturą w związku z tym. I to dotyczy właśnie tych młodych nauczycieli, no bo my już, ja już jestem nauczycielem dyplomowanym, no wielu nauczycieli jest dyplomowanych, więc my już nie podlegamy temu awansowi, ale znowu jest to uderzenie w tych młodych. No, tu jeszcze inna sprawa, że szkoły się, nauczyciele są coraz starsi. Zauważam, że w szkołach nie ma młodych. No i w naszej szkole już od długiego czasu nie przyjęto młodego nauczyciela. I to jest smutne, bo uczniowie potrzebują ludzi starszych. Starsi nauczyciele oczywiście są bardzo potrzebni, doświadczeni i tak dalej. Ale jest pewien brak, że nie ma tych młodych. No bo kto przyjdzie później za takie pieniądze do pracy? I jeszcze taki powolny awans. No ale wracając jeszcze do tego listu, to z tego listu wynika, że co nas, że irytuje nas i frustruje dodatkowo manipulowanie opinią publiczną poprzez stosowanie półprawd. I to jest zarzut wobec, w dużej mierze wobec pani minister. Panie profesorze, ja pozwolę sobie wtrącić, dlatego że pamiętam, jak byłem na strajku we wrześniu zeszłego roku. Byliśmy oczywiście w Warszawie przed ministerstwem Solidarnością. I pamiętamy, że po zakończeniu manifestacji, po zakończeniu strajku wracaliśmy do Rybnika tutaj i pamiętam, jak żeśmy w autobusie puścili sobie na full, że tak się wyrażę brzydko, słowa pani minister, która oczywiście przyjęła nas w korytarzu wtedy, pamiętam to doskonale, jak dzisiaj, która pytała, o co nam w ogóle chodzi. Wiesz, ona przecież wszystkie nasze postulaty spełniła. Przecież no, o co tym moim nauczycielom chodzi? Przecież ja jestem dla nich bardzo dobra. I powiem panu szczerze, że właśnie wtedy o to, o czym pan powiedział, o tej manipulacji, no wtedy doświadczyłem na własnej skórze, powiem panu szczerze. I to jest smutne, bo to się dzieje, no to się dzieje na co dzień, gdzie mówi się o tym, że ilokrotnie właśnie się wspomina o nauczycielach, o tych próbach protestu, że przecież podwyżki są, były, będą, są takie plany, o co nam w ogóle chodzi. Mnie to bardzo, bardzo martwi, naprawdę, tak jak pan powiedział, no ta manipulacja jest straszna. Ta manipulacja jest straszna i powiem panu szczerze, że naprawdę, tak jak powiedzieliśmy na początku, ja się boję tego 8 kwietnia i potem ewentualnie tego 15. Bo wygląda na to, że to naprawdę będzie taki strajk do odwołania. No, chyba nic tego nie zmieni, ale jestem ciekawy, panie profesorze, jak to w pana placówce wygląda? Bo czy szkoła jest przygotowana na to? Na ten strajk? Jak to będzie wyglądało w takiej oprawie? Żeby nasi widzowie widzieli, czy chodzi o tą oprawę tego egzaminu ewentualnie, jeśli by te strajki, nie daj Boże, tak się zdarzyło, że dotarłyby do tego egzaminu. Ja bym powiedział, że to jest problem w większym stopniu dyrekcji niż nauczycieli i kuratorium. Z tego, co kuratorium mówi, to wynika, że oni są przygotowani na te egzaminy. No trudno mi jakoś to... Nie wiem. Trudno mi powiedzieć, co oni, w jaki sposób mogą nas zastąpić. No... Nie wiem, to naprawdę to jest teraz powiedzmy ich krok. Nie? Także ja nie jestem w stanie powiedzieć, co, jakie oni mają plany i czy im to uda się. No w każdym razie będzie zamieszanie. Także to jest, nauczyciele, związki zawodowe przygotowują strajk. Natomiast
sprawa przeprowadzenia egzaminów czy funkcjonowania szkoły to jest znowu to nie jest akurat sprawa związków zawodowych w tym momencie. Oczywiście. Mam jeszcze pytanie, jeśli pan pozwoli, korzystając z tego, że pan jako historyk, no ja jako historyk, pan z dłuższym doświadczeniem, proszę mi powiedzieć, jak to jest z tymi książkami do historii, jak to jest z tymi podręcznikami, bo ja mam takie wrażenie, kiedyś tam przed laty ucząc się historii, czy będąc nauczanym historii, że zmieniło się jej trochę na gorsze. Nie wiem, czy to jest tylko moje wrażenie, czy to podziela ogół historyków teraz wykładających, uczących. Jeśli chodzi o podręczniki, tak? Tak, jeśli chodzi o podręczniki. Że coś jest nie tak, że one po prostu są jakoś takie trochę gorsze merytorycznie. Znaczy, mam wrażenie, że są przeładowane. I rzeczywiście, jak patrzę, uczniowie mogą się gubić w gąszczu pewnych szczegółów. Nie ma tam jakby takiej myśli przewodniej. Tak, takie mam wrażenie. No i są okropnie ciężkie. No też trzeba by na to zwracać uwagę. No cały czas się mówi o odciążeniu, że uczniowie nie powinni nosić takich ciężkich toreb. No ale jak ja patrzę na ten podręcznik z historii, to przecież taka gruba księga. No i ja nie wiem, no ja mówię, żeby przynajmniej, że nie wszyscy, żeby to nosili, żeby się dzielili tym jakoś. No, z drugiej strony tak całkiem bez podręcznika trudno, albo mogą zostawiać w szkole te podręczniki, też się tak robi, nie, że no ale w każdym razie sprawa podręczników no też powinna być w jakiś sposób rozwiązana. Różne wydawnictwa wydają różne podręczniki. My jesteśmy teraz w momencie analizowania, bo jesteśmy przed wyborem podręcznika do tego nowego liceum. I no trudno mi jeszcze dokładnie powiedzieć. Dostaliśmy te podręczniki. No jedne są w miarę dobre, jedne są gorsze. Ten ostatnio, który oglądałem, no w miarę mi się podobał. No. Ale praktycznie z podręcznikami jest tak, że to wychodzi dopiero wszystko w praniu. Jeżeli się przerobi ten podręcznik, to wtedy na 100% wiem, jaki on jest. Panie profesorze, pan ma przyjemność uczyć w szkole średniej akurat i jestem ciekawy właśnie, czy placówka jest przygotowana na to, co się teraz będzie działo w tym roku, bo niezależnie od tych strajków, czy się, mam nadzieję, protestów naszych zakończą się wcześniej, polubownie, czy jednak będą zaostrzone. Jestem ciekawy, czy szkoła na ten wrzesień jest przygotowana, jeśli chodzi o rekrutację, bo to jednak no, końcówka gimnazjum, ósme klasy. Jak to będzie wyglądało? Proszę mi się powiedzieć. Wydaje, że nasza szkoła jest przygotowana. To znaczy, to jest dość duża szkoła. My mamy dużo sal i teraz przyjmiemy 7 nowych klas. To znaczy 7 po gimnazjum i 7 po podstawówce. Czyli to daje 14 klas. Z tym, że w międzyczasie straciliśmy gimnazjum. Gimnazjalny klas mieliśmy 6 poprzednio. Ale tu muszę dodać, że nasza szkoła była już większa kiedyś. To znaczy, jak było liceum 4-letnie, to tych klas było nawet więcej niż teraz będzie. Także tu pod tym względem nie widzę większego problemu, jeśli chodzi przynajmniej o naszą szkołę. A mam jeszcze jedno pytanie już na koniec, bo czas nas goni. Chciałem pana zapytać o ten czarny scenariusz. O ten czarny scenariusz. Czy według pana oczywiście, według Solidarności, czy jest taka możliwość, czy będzie tak, że będzie protest trwał do matur? No, czy jest taka możliwość? No potem jest presja, skłonność obie strony, im dłużej to trwa, tym bardziej obie strony są skłonne do szukania rozwiązań i szukania kompromisu. Ja mam nadzieję, że tego strajku wcale nie będzie. No, trudno mi sobie wyobrazić, żeby to trwało jakoś 2 tygodnie więcej. I w ogóle nie myślę o tym. No, determinacja jest duża, no, ale z drugiej strony myślę, że skłonność do rozmów, szukania kompromisu będzie też coraz większa. Ja chciałem jeszcze zapytać o ocenę nauczycieli, tą, którą ma dyrektor zaakceptować, robić pod koniec każdego roku szkolnego. Jak to wygląda z pana perspektywy? No bo to jest nowość, nowość, która jest no, dziwna i też były w związku z tym pewne protesty, pewne próby tego no, niwelizowania tej sprawy.
czy to się dalej ostało? Jak gremium pedagogiczne, co o tym mówi? No, ocena pracy nauczyciela wiąże się z podwyżkami. Bo to też jest taka trochę manipulacja. Mówi się o tych bardzo dużych podwyżkach, że nauczyciele dodatkowo jeszcze będą mieli 500 zł. Ale to nie wszyscy, bo to zależy od oceny. Jeżeli nauczyciel będzie miał ocenę wyróżniającą, to wtedy będzie mógł otrzymać te jeszcze dodatkowe pieniądze. No ale my w zasadzie nawet nie wiemy, czy to będzie jeden nauczyciel z grona, czy to będą jakieś ograniczenia, czy to każdy będzie mógł i wątpimy nawet w to, że to jest, no mamy duże zastrzeżenia do oceny. Boimy się nawet jakiegoś skłócenia w gronie nauczycielskim, bo współczujemy dyrekcji, która będzie musiała podejmować decyzję, że komuś przyznać te 500 zł, komuś nie, to jest dla wszystkich takie problematyczne. Bardzo panu dziękuję, panie Stanisławie. Drodzy państwo, musimy już kończyć debatę tygodnia. Moim i państwa gościem byli nieobecni członkowie Związku Nauczycielstwa Polskiego i pan profesor, pan pedagog Stanisław Kucharczak, historyk, członek zarządu Solidarności Oświaty w Rybniku. Bardzo państwu dziękujemy. Tak, dziękuję.